czasie Ślipka ojciec tu miał ziemię i gdy rozpoczynał pracę, to miał tu zbudowaną kapliczkę na drzewie, w którym zawsze była Matka Boska i Pan Jezus. I pierwszy, gdy rozpoczynał pracę, tak się zawsze uklękł, odmówił krótką modlitwę i prosił o to błogosławieństwo Boga w tej ziemnej pracy. I rozpoczynał pracę unikiem oraz sobie tu ziemię. A jego syn Stanisław, syn jego Ślipka, też widział, co ojciec wykonuje zawsze, jak pracę rozpoczyna z Bogiem. Tak on po śmierci ojca, który objął tu to gospodarstwo, tak samo przyjechał na to pole z kunikiem, konika podstawił i poszedł pod to drzewo, gdzie stała kapliczka i pierwszy pomodlił i prosił błogosławieństwa Boże, by mu Pan Jezus i Matka Boża błogosławiła w tej pracy. I był rok 1985, to jest listopad, 13 listopada, orał ziemię, to już szykował na wiosenne siewy to. I w pewnym czasie usłyszał pozdrowienie, szczęść Boże, ale nie oglądał się, tylko jechał dalej, ale dostał takie Boże jakieś natchnienie, że się obejrzał. A gdy się obejrzał, kto mu powiedział to pozdrowienie, tak usłyszał słowo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Okazała była Matka Przenajświętsza, która go pozdrowiła, który został wybrany jako jej przekaźnik Boży, żeby bo świat był strasznie grzeszny i wybrała brata Ślipka, żeby nawracał w tej wiosce do Pana Jezusa. Kazała się modlić przez nawet i na to miejsce przychodzić ludziom, aby się modlili. Kazała się modlić, żeby tu na to miejsce przychodzić, cudowne to modlić się, bo świat jest strasznie grzeszny, a szczególnie ta wioska taka jest grzeszna. I powiedziała to potem, że na następny raz da mu znak. Nie? Aha, następny raz Matka Boża da mu znak. Znak. No i pewnego dnia w mieszkaniu ukazały się, napis ukazał się pomiędzy obrazami. Świetny napis. A i wiedział, że ma się tu tak jest na to miejsce stawić. Nie? Zawsze Matka Boża. Jak tu przyszedł, to Matka Boża to już była. No i powiedziała, żeby się modlił dalej, żeby tu ludzie przychodzili, żeby się modlili. I kiedyśmy tu byli, tu z bratem, nas było dużo tu na modlitwie, przyjechaliśmy z Ostrowa Wielkopolskiego, żeby pokłonić się i bo my się dowiedzieli, jak to tu się działo i przyjechaliśmy, czy to jest faktycznie prawda. Jak my się przekonali, to była prawda, że tu Matka Boska się objawia. I była tu przyszła żona Ślipka, która nam tu opowiedziała, jak tu wrogowie przyjeżdżali więcej razy, bardzo dużo ludzi było tutaj. No msza święta się tu odprawiała, bardzo pięknie. No i także nadal ludzie przyjeżdżają i coraz to więcej.
składamy przed Tobą, by wybłagać od Boga miłosierdzia. Jeszcze z naszych zaszczytów, jeszcze ją na dobre swego matczynego serca. Prosimy i powstawiamy się Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dużo duchowych, Matko Niebiosowa, Królowo Rodzajca Świętego i Matko Kościoła Zbawiciela, Ciała Chrystusowego, prosimy za świata zbawionego o dar jedności i pokój oraz wszelkie łaski za przemiany serdeczne swoich dzieci. Zdrowaś Maryjo, Matko pełna Pani Boże, błogosławiona Ty jest w niebiach Pan, błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dużo duchowych, zdrowo Ślepiec idąc na pole i Matka Boża wyszła mu naprzeciw. I tu w tym miejscu spotkał się z Matką Bożą.
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dominus vobiscum. Tecum spiritu. Benedicamus Domino. Alleluia. In nomine Pater, et Filio, et Spiritui Sancto. Amen. Pan nie pan do jacina teraz nie ulicach, ja nie dbałem, bo to się na głosy teraz wciskałeś, że ten ma mi pomóc, ten ma mi pomóc, braci mi pomóc, no i tak jest właśnie teraz. Osiemdziesiąte piąte objawienie Matki Bożej w Łódź Kołsieradza. Dnia 6 czerwca 91, czwartek. Poszedłem na pole do kapliczki się pomodlić. Mówiłem modlitwę Ojcze nasz, zdrowaś Maryję pod Twoją obronę. I zacząłem polewać kwiatki wokoło kapliczki. Kiedy skończyłem, zobaczyłem idącą od strony wioski Matkę Bożą. Matka Boża przyszła w asyście dwóch aniołków. Matka Boża była ubrana w białej sukni z długim jasnym różańcem w rączkach. Matka Boża przyszła tu do naszej wioski między godziną 13 a 14. Krzyżyk Różańca Świętego był przeze mnie ucałowany. Ja powiedziałem: Matko Boża, dlaczego zawsze przychodzisz do nas od strony wioski? Bo wiesz, synu, że ja idę z Jasnej Góry do tego cudownego i tak pięknego miejsca, które wybrałem sobie ci już kilka lat temu. Na sukni Matki Bożej błyszące gwiazdki różnego koloru. Przychodząc do kapliczki, pokłaniamy się na cztery strony. Obchodzimy figurę Matki Bożej dookoła, też się pokłaniamy. I krzyż Pana Jezusa, tak samo się pokłaniamy. Matka Boża powiedziała do mnie: Synu, bardzo mi się raduje moje serce, że Ty podlewasz mi kwiatki. Synu, bardzo Cię proszę, abyś pojechał na spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego Dobosławka. Kochane dzieci, jedźcie, bo Wy macie samochód prywatny. Matka Boża powiedziała do mnie: Synu, kiedy będziesz blisko Ojca Świętego Jana Pawła II, powiedz: Ojcze Święty, nie zapomnij o mnie. Ale też trzeba się za Niego dużo modlić, bo On też potrzebuje od nas wszystkich modlitwy. Módlmy się za Niego, żeby żył nam jak najdłużej, do końca, do końca. Aż do końca. Matka Boża powiedziała do mnie: Synu, módlcie się za namiestnika Jana Pawła II, ażeby połączył wszystkie narody w jedną owczarnię. Matka Boża powiedziała do mnie, ażeby wszyscy ludzie w Polsce na całym świecie odmawiali Różaniec Święty, bo Różaniec Święty to jest tą naszą bronią, przez którą mamy zwyciężać. Módlmy się za naszą ojczyznę, ażeby wszyscy dobrze nam rządzili, żeby wszyscy byli posłuszni Panu Jezusowi, Matce Bożej Niepokalanej. Matka Boża zwraca się do swoich dzieci, ażeby odmawiały koronkę do Bożego Miłosierdzia i koronkę do Najświętszej Rany Pana Jezusa i wszystkie modlitwy zatwierdzone przez Kościół Święty. Módlmy się za naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, za naszych kardynałów, za biskupów i za wszystkich księży w Polsce i na całym świecie, ażeby nam służyli pomocą i dobrą radą. Módlmy się za naszą młodzież i za dzieci nasze, ażeby w czasie wakacji nie opuszczałem mszy świętej, żeby też odmawiały Różaniec Święty i żeby były posłuszne Matce Bożej Niepokalanej Panu Jezusowi. Matko Boża Niepokalana, pobłogosław wszystkich chorych, sercowych z naszej parafii i z naszej wioski, którzy też proszą o łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Panie Jezu i Matko Boża, proszę Cię też, uzdrów moją żonę, Marię na duszy i ciele, która przeżywa ciężką chorobę, aby mogła przysłużyć Pan Jezu i Matko Boża. Teraz proszę Cię, że ma być to wypełnione całe do końca, bo tu jest bardzo długie było, teraz było 20 minut to objawienie. I właśnie kiedy Matka Boża powiedziała: Synu, tak wybrał głośnym głosem, ja myślałem, że tu no wszyscy wiosce słyszą, mówi: jedź do Ojca Świętego, bo powiedz tak, Syn, powiedz tak, Ojcze Święty, nie zapomnij też o mnie. A ja bym proszę Księdza, no za daleko właśnie, bo ja bym musiał być od proboszcza, takie niby to poświadczenie jakieś tam dawali, no ale proboszcz no, tam jest no po prostu taki skłócony dla mnie, no nie mogę się tam z proboszczem dogadać, bo teraz wiem, że teraz nawet już podadać, nie raczej podadać, bo powiedział mi, że
I mówię, jeszcze raz będzie to im przesiędza na Polsce, że mówi, komunie nie dostać. Ostatni raz teraz mówię, się spowiadam. I ja mówię, proszę księdza, że Polska jest druga szeroka. Ja mówię, ja jeszcze do innych mówię, się zwrócę, no do wyższej władzy kościelnej. Ja mówię, a biskupa to nie będę mnie pisał, bo mnie biskup i proboszczą mnie jedno wiedzą, ale ja mnie. Ja myślę, że bym do prymata napisał mi o tym spowiedź. Ja myślę, że to mnie dowiedział, ja mam adres do prymata. Pana, ale przepraszam, niech pan ma jeszcze powiedzieć innego objawienia, czy więcej pan jeszcze, niech pan ma jeszcze... Przednich objawień. No, coś jeszcze na pan... Z maja, jakbyście jechali koło mnie, właśnie to ja mam jeszcze z maja, to wszystkim mogę podać dobrze, majowe. Dobrze. No i matka masz właśnie też posiadam właśnie o różnych modlitwach. Majowych mam dużo objawień. Wszyscy biskupi właśnie byli. Prymat był, no szczerze, ten nuncjusz papieski, no bardzo dużo było wczoraj. Biskupów to bodaj, bo ja wiem, no na 25 było bardzo dużo, bo oni się w Łodzi mielibyśmy jakieś tam, jakieś zebrania mieli. Wyjechali prosto wczoraj do Łagiewnic tam. A czy ja bym mógł, bracie, o słowo poprosić? Proszę? Czy ja bym mógł poprosić o słowo? Co tam? Co bym chciał powiedzieć? Niech brat się nie zraża. Że tu proboszcz nie chce, bo w Oławie, było to samo, proszę Państwa. A w Oławie było to samo, bo zamykali, nie? A teraz w Oławie się cud stał, bo się buduje kaplica Bożego Pokoju. Taki krzyż stoi, ale 6 metrów wysoki. Domański 150 tysięcy cegły już nawiózł. Studnia wykopana, prąd jest podłączony. I będzie w tym roku podobno ma stanąć ta kaplica Bożego Pokoju pod dachem. Duże, a rozpoczynają budowę od 1 lipca, bo jest ten architekt, zrobił ten cały rysunek. Te pałki już są wyznaczone, gdzie kościół, a kościół ma być wiernych 2000 się tam ma powieści. I też tak była Oława prześladowana, bo byłam 8 czerwca rocznica, byliśmy na nocnym czuwaniu. Nie? Było nas 50 i widzieliśmy, jak cegły przywożą i pielgrzymi dawają niesamowite ofiary. Tylko pielgrzymi budują te kaplice Bożego Pokoju, a wie nawet Górbinowicz, jest już się zmienił całkiem, też nawet nic nie mówi, bo mówi, że się, nie protestuje. A tam jest tym całym, tym biskupem jest ten Paździor z Wrocławia. Paździor, który tam dowiaduje. Przejeżdżał tam kiedyś, a Domański kopał tam, to przyjechał i Domańskiemu podał rękę i pobłogosławił ten plac, który ta rodzina ofiarowała. Hektar ziemi to jest 4 morgi. I wszystko ma siatki do ogrodzenia. Krzyż ładny stoi. I proszę panie, bracie Ślipku, nie zrażaj się tylko modlitwy, a gdzie jest boskie, to jest i cierpienia przychodzą, bo nic lekko nie przychodzi. Parę osób dało to na kapitę Bożą Pokoju do Oławy, i przepraszam, że przeszkodziłem bratu. To nie przeszkadza dobrze, ale co się chciałam dowiedzieć? Ładnie świecił, a cieplutko było i my w Oławie, ja mówię o Oławie. I godzina była w pół do 6, a o godzinie całą noc szła pielgrzymka z Wrocławia, gdzie spotkali kapliczki czy krzyż święty, tam wstawali i rozmawiali różaniec z korą Bożego Miłosierdzia, śpiewali i modlili się i przyszli o godzinie 5. I my teraz, jak od krzyża, ten krzyż stoi przy drodze, tak, krzyż i Matka Boża. Tak my poszli o pół do 6, to odmówiliśmy różanie do krwawych łez Matki Przenajświętszej, która płakała pod krzyżem krwawymi łzami. I teraz jak my tę koronkę odmówili, tak słońce świeci, tak pięknie na tej altankę świeci, bo tam jest ten krzyż taki, tak, jest taki mały na tej altance, co ten, który pięć razy chciał zwalić, a piątą razem został ukarany, co tu złamał dwie nogi, nie? I teraz, no,
i teraz tęcz jest, jak jest burza albo nie, to po południu taka tęcz po deszczu idzie, nie? To tam o godzinie rano pół do szóstej, jak jest ta altanka, ten krzyż, tak ta tęcz przeszła przez tę altankę. To widzieli tam, co byli wszyscy. I takie kryształki bielutkie prawie i te gwiazdeczki, to tak jak pszczoły wyletą z rula, nie? Jakiś tak, jak ten pszczolarz już podenerwuje, tak te kryształki nad tą, nad tą altanką tak pruwały, a żadna nie spadała. I to widzieli, którzy tam byli wszyscy. A znowu było objawienie, jak domański objawienie po południu, bo tam udziela błogosławieństwa, bo ludzie nieraz mówią tak, domański objawienie, nie. Przez domańskiego błogosławi Pan Jezus i Matka Boża. Ludzie, niech dobrze, jak się zainteresują, to zrozumieją, kto błogosławi. Przez domańskim błogosławi sam Pan Jezus, ale On jest tak wybrany, jak tu misjonarz, który nas prowadzi do Boga. Tak jest On wybrany i udziela te błogosławieństwa. Bo przecież Matka Boża powiedziała, ja Ciebie uzdrowiłem, a Ty będziesz uzdrowiał chorych na duszy i ciele, a będziesz miał moc daną od Boga i ode mnie. A byliśmy tam u niego, u Domańskiego, to był ksiądz, ale to nie powiem skąd był, ksiądz był tam, nie? Który tam udziela w tym domu, gdzie to ta figurka jest niepokalanego serca Marii, Królowej Różańca Świętego. To Domański pierwszy mówi, żeby ojciec, ten ksiądz mu pobłogosławił, dał mu błogosławieństwo i dopiero Domański błogosławił wiernych, którzy tam byli, nie? No to my tam byli, nie? I tak akurat Bóg dał, że od tego księdza, który tam był Domańskiego, otrzymałem tego Komunię Świętą, im podawał, nie? A co jest pisane po południu, to widzieli, nie wiem czy widzieli wszyscy, ale widzieli Pana Jezusa na chmurce, jak stał i Matka Boża. To po południu, jak Domański tam miał objawienie, to widzieli ludzie. Ale nie umiem powiedzieć, czy widzieli wszyscy, a ci, co my byli, to co my widzieli, ten tęczy, to widzieli wszyscy. No właśnie, ja tam byłem, pojechaliśmy do Gdyni właśnie, też tam, no, po ludzie, tam był pan Tomacy, później przyjechał, my poszliśmy do kosza, weźmy taki pan mieszkanie, właśnie ksiądz, no, weźmy, pełny kosz u nas było. Bardzo dużo było ludzi. A brat teraz? Wyprosił właśnie z tego kościoła, ten franciszkanin, no i później właśnie, jak Tomacy przyjechał, to mnie nie szkodzi, że nas wyprosił, patrzył na słońcu, pokazał się Pan Jezus, Matka Boża, też pogłosławili na tym. A kiedy ostatni raz Pani? Ale właśnie tu, jak tam. To jest takie serce. No przed przyjazdem papieża, bo przecież kazał pojechać do Włocławka. Stanisław. Ja tam pojedziemy, że będzie do mnie, to mój zaraz. My tam mamy samochód, to zaraz. Ja zapomniałam, który brata jest numer domu, bo zapomniałam. Tam byłam, notowałam. 28, ja mam Wspieraj nas, wspieraj!
żeby się nie zepsuć. Pomodlimy się. O! Cicho! Już się pomodlimy się. Pomoc. No, cicho! Pan... Już. No, no, bo no. To cicho! Matuchno Boża, miłosierny Jezu, upadamy do stóp Tu, jak jesteśmy wszyscy pielgrzymi, której Matko Boża przyjechaliśmy na to cudowne miejsce, żeby podziękować Ci za zebrane łaski i przeprosić za grzechy nasze i za grzechy całego świata. Upadamy do stóp Twoich, Matko Przenajświętsza, i prosimy Matko Boża o to, co my dzisiaj tu na tym cudownym miejscu prosili, tak Matko Boża przedstaw nasze prośby swemu boskiemu Synowi, żeby Jezus Chrystus, który tyle cierpi, który tego tyle zła jest, że wysyła nasze prośby i prosimy Matko Boża o tę łaskę dla tych zatwardziałych grzeszników, a szczególnie za rozpustę, za pijactwo, które się Matko Boża w naszym kraju rozszerza. Modlimy się i prosimy Cię, Matko Boża, prosimy Cię o to zdrowie, błogosławieństwo Boże dla tego misjonarza, księdza, który prowadził, przyprowadził ten pielgrzymów tu do Ciebie. Tylko Matko Boża miała w swej opiece, wypraszam mu jak najwięcej łaski, zdrowia, błogosławieństwa Boże, żebyś Matko błogosławiła wszystkim księżom, biskupom, kardynałom, misjonarzom, żeby byli świętymi kapłanami. I Matko Boża, uproś to błogosławieństwo Boże za naszego kardynała Glempa, dla naszego Ojca Świętego, który ma przyjechać jeszcze w tym roku na Jasną Górę, żeby Matko Boża pojednać młodzież z Boskim Synem i swoim niepokalanym sercem. Modlimy się, Matko Boża, prosimy o tę łaskę dla brata Ślipka, który był wybrany przez Ciebie i przez Niego przekazuje słowa Boże. Dziękujemy Ci, Matko Boża, że możemy się dowiedzieć, Matko Boża, od brata Domeńskiego, co mu przekazuje i o to prosi, a prosi o różaniec święty. Dziękujemy Ci, Matko, z całego serca i przyrzekamy Ci, jak tu jesteśmy wszyscy, z księdzem i bratem Ślipki, że będziemy przekazywać i prosić, żeby odbawiali w Polsce wszyscy różaniec święty. Prosimy Cię, Matko Boża, o to zdrowie dla brata, jego żony, czyli Matko Boża obdarzyła się tą jego żonę siłą i zdrowiem, błogosławieństwem Boże. Jeszcze raz, Matko Boża, przepraszamy, dziękujemy i prosimy, Matko Boża, nie opuszczaj nas i zabierz nas wszystkich szczęśliwym, to błogosławieństwo Boże, my wszyscy szczęśliwie zajechali do domu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawać. Najświętsze serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez niepokalane serce Marii. O Mario, bez grzechu spoczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. O Mario, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Duchna Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Boże, bądź miłości grzesznych duszy moich. Boże, bądź miłości grzesznych duszy moich. Boże, bądź miłości grzesznych duszy moich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Daj Boże. O Różańcy, kto się pomodli. To nas składane drogą, no bo ślepie do rodziny Różańce. No dorośli. Bo matka może powiedzieć, że nie mogą niszczyć się. A tu często tam, przyjeżdżają pielgrzymki. Proszę? Tu przyjeżdżają często. To nie, to się pada, to było 12 eurotorów. Ja tego się pada, bo to była piąta rocznica. A czemu nie ma pan jakiejś takiej skrzyneczki, żeby to utrzymać, to każdy by jakieś... Ja nawet nie wydał się. Ja tak chciałam złożyć taki drobny wydatek. Nie, zostawiam. A to przez to, że to był, tak? Że tak powiem. Był to, zaś później mówi, daj głos. O Mario, o Bogosław, wszystkie dzieci we. O Mario, żegnam Cię. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Szczęść Boże. No daj Boże, bo my mamy daleką trasę. Tak. No szczęśliwe podróży życzę. Trochę ja ładnie zapłacę. Będziemy, ja tam... Kapitan jest tam. Który jawi się jak do Czeczowy.
to żebyście tam zajechali przed. Bo to tam może... Słupska to się tutaj już dużo razy byli. No, tam... Nie akurat no. Wy, no ale to są... Ja też byłam. Też jest, byłam. Tam jest ta altanka, która tam... Szanowni, wszyscy dni też zasadają koronę pięknie. Też jest korona. I jaki płaszcz? To jest dar z tych, ten płaszcz. To z Krakowa. Krakowa. Wspaniały kraj. I, ale i teraz jak ten brat wyśle, to jest nagrana cała Oława. Tam gdzie się buduje. No właśnie, to też. To jest wszystko, a to wszystko będzie nagrane. No. I to ojciec zobaczy. Dobra. A tak jest pięknie, bo to jest, musi być pełne. Ja tam nie byłem nigdy. No i to znaczy, my mamy kolorowy. A no. Ten na początku, on jest tak matyjarzy, to jest udziecek matyczki. Czasami nie są matyjarzy. Ale tu obok ma o, ja tylko to wszędzie zapłacę. Zapłacz, ale to aż tak dużo? A na co? To będzie zapłacz. Zapłacz. O błogosławionej felicji. Zapłacz. No to już To chwileczkę, jak tu jest to może ojciec je prowadzi. O tej rodzinie błogosławiła wszystkim mieszkańcom tej miejscowości. Wszystkim kapłanom, całym duchowieństwu, siostrom, braciom zakonnym, całej ojczyźnie Polskiej, całemu światu. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Na mocy danej mi przez biskupa Moguncji błogosławi Was tu wszystkich zebranych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A teraz Matko Boża, pomodlimy się za tego misjonarza, za księdza i za cały zakon, który tam jest, Matko Boża. Wypraszaj Ty łaski miłosierdzie dla tego Ojca, który tak pięknie prosił o to zdrowie dla tej siostry, która jest chora. Matko Boża, wyproszę najwięcej Was błogosławieństwa, zdrowia i świętego kapłaństwa. Za wszystkich kapłanów się nie mogli błagać o Boże miłosierdzie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko Boża, jeszcze będziemy prosić, żeby Matko Boża wyprosiła to błogosławieństwo Boże, żebyś szczęśliwie powrócili do swojego domu, żebyś Matko Boża im błogosławiła w tej podróży i również nam, który też jedziemy do miejscowości Ostrów, no Matko błogosławiła. Błogosławiła Ostrowowi, który Matko Boża, tam tyle jest tego picia, w te wódki, tego chuligaństwa, które się dzieje. Matko Boża, gorąco Ci błagamy i prosimy również o to błogosławieństwo dla tych, żeby się nie okradali swoje rodziny, a nawróci się swoich rodzin
i powrócili do Twojego boskiego Syna, o to Ci gorąco jeszcze prosimy. Zdrowaj się, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Marii, módl się za nami. Dużo duchowna, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci aniołowie w niebie, módl się za nami. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, zapłać, że mogę tutaj być. Głośno, niech Pan powie. Korona do Matki Bożej. Ta korona będzie do Matki Bożej. Teraz może źle zrobić, no nie? Chodźcie tam dalej. No, jedziemy już. Gdzie?